SA oraz planach na rundę wiosenną sezonu 2022-2023. Już prezentowałem pana prezesa. I w tej sytuacji oddam głos panu prezesowi i potem przyjdziemy ewentualnie do pytań do pana prezesa. Bardzo proszę. Że zostałem prezesem Motorówki 1 października 2022 roku. 19 września zacząłem pracować jako dyrektor sportowy. Razem ze mną do klubu trafił trener Gonzalo Fejo. Znamy się z wspólnej pracy w Rakowie Częstochowa. Mamy bardzo podobną filozofię piłki nożnej, podejścia do tego, co w piłce jest ważne. Zostaliśmy klub, który w 11 kolejkach zdobył 7 punktów, był na dnie tabeli. W 8 kolejnych kolejkach zdobyliśmy 15 punktów. Punktujemy od początku tak naprawdę zespół, który powinien osiągnąć bezpośredni awans do pierwszej ligi. To jest naszym celem, nie boję się tego mówić głośno tutaj, ponieważ wiemy jaką pracę potrafimy wykonać, zresztą pokazaliśmy już to na początku, bo zespół pikował w dół i tak naprawdę można było się spodziewać, że za chwilę będzie w niższej klasie rozgrywkowej. Na ten moment powiedzmy, że dość dużo zespołu punktował równie dobrze jak my. Stąd nie udało nam się jeszcze dogonić tego peletonu, który jest w strefie barażowej, ale będziemy dążyli do tego, pracujemy bardzo ciężko, jestem przekonany, że ta praca przyniesie efekty. Cieszę się, że zatrzymaliśmy ten trend spadkowy, a wręcz przeciwnie, odwróciliśmy go i zaczęliśmy walczyć ze wszystkimi przeciwnikami, pokonując ich, tracąc mało bramek, dalej będziemy tą pracę kontynuowali. Zacząłem od budowy profesjonalnego sztabu trenerskiego. Wiem, że wyobrażenie wielu ludzi o piłce nożnej jest takie, że wystarczy wziąć piłkarzy i ci piłkarze, dobrych piłkarzy, i oni zapewniają wynik sportowy. No, moja filozofia jest troszeczkę inna, bo tak uważam, że odpowiedni szef i organizacja pracy w firmie przynosi efekty, nie tylko umiejętności pracowników, ale przede wszystkim odpowiednie ich wykorzystanie. Tak samo jest z zawodnikami, ci sami zawodnicy, którzy tak naprawdę wyglądali bardzo słabo, nagle stali się bohaterami tego zespołu i potrafili wygrywać, pokonać zespoły z ekstraklasy i z pierwszej ligi, także w Pucharze Polski, bo na rozkładzie mamy Zagłębie, jak i Wisłę Kraków. Troszeczkę się w klubie pozmieniało. Przede wszystkim zatrudniliśmy fizjoterapeutów, trenerów analitycznych.
analityków, trenerów przygotowania motorycznego. Postawiliśmy zespół na nogi i stworzyliśmy warunki umożliwiające profesjonalne uprawianie piłki nożnej, bo było z tym bardzo słabo, szczerze powiedziawszy, tego nie było w ogóle. Natomiast no, udało nam się. Panie radny, będzie miał pan szansę w odpowiednim momencie, a na razie to bardzo proszę nie przerywać wypowiedzi pana prezesa, dobrze? Ja przedstawiam moją perspektywę, może być to jakby pana perspektywa troszeczkę inna. Ja pana rozumiem, ja mówię o profesjonalnej piłce nożnej, mówię o tym, co chcę zrobić tutaj w motorze i za co się zabraliśmy. I później na koniec dnia ja za to będę odpowiadał i pewnie będziecie mnie państwo też tutaj rozliczali, ale ja jestem spokojny jakby o swoją pracę. Dalej rozwiązaliśmy umowy z zawodnikami, z których widzieliśmy po prostu, że oni nie gwarantują nam rozwoju sportowego, nie mają swojej perspektywy. Stawiamy sprawę zawsze jasno i rozmawiamy szczerze, tak jak i z panem też. Tak z każdym zawodnikiem. Jeżeli nie ma dla niego możliwości rozwoju w klubie, nie ma sensu, żeby on był w zespole. Natomiast wielu zawodników udowodniło, że jest bardzo ważnymi elementami naszego zespołu, naszego klubu i też przedłużyliśmy z nimi umowy, z tymi zawodnikami również, którzy są młodzi i perspektywiczni, wielu się obawiało, że odejdą z klubu. A takim koronnym przykładem tutaj jest nasz wychowanek Mikołaj Kosioł, chłopak z Lubartowa, który też pokazuje, że w Lublinie można, że w tym województwie także są zawodnicy, którzy potrafią, którzy mają talent, bo ja wychodzę z założenia, że w każdej części świata, w każdej części Polski, tak samo na Lubelszczyźnie jest tak samo dużo utalentowanych zawodników, jak i w innych częściach. I też bym chciał się na tym skupić w przyszłości, żeby ci zawodnicy mieli tutaj odpowiednie możliwości rozwoju. Natomiast nie ukrywajmy, że no, kluczem jest pierwszy zespół, który tak naprawdę jest magnesem i od tego ta praca się zaczęła. Ocieplniliśmy wizerunek klubu, który staje się powoli przykładem do naśladowania, bo o nas się mówi na konferencjach PZPN, jak pracujemy, co potrafiliśmy zrobić w krótkim okresie. Ja spotykałem się z takimi sytuacjami na początku, że to zawodnicy raczej myśleli o tym, żeby stąd odejść. Na tą chwilę nie myślą o tym, chcą tutaj zostać. Widzą szansę rozwoju, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. I też się jakby na tym buduje przyszłość tego klubu. Także zaczęliśmy budować kulturę za zakupu karnetów. Robiliśmy mini pakiety, dzięki którym więcej widzów zaczęło pojawiać się na stadionie, co jest dla nas bardzo ważne z punktu widzenia dnia meczowego i możliwości uzyskania przychodów, bo to jest jedna z bardzo ważnych, jak nie kluczowych, dla działalności klubu elementów. W 2022 roku przydaliśmy też 963 karnety na tą rundę rewanżową. Za chwilę wchodzimy z kolejnym etapem sprzedaży tych karnetów, z czego też jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mimo tego słabego startu i momentu, w którym przyszliśmy, interesuje nas awans do pierwszej ligi i chcielibyśmy jak najszybciej się tam znaleźć. Zdajemy sobie sprawę, że może być to trudne w tym sezonie. Natomiast na pewno będziemy chcieli to uczynić, bo wiemy, że brak tego awansu to jest strata czasu, ale i pieniędzy. Zarówno czasu dla mnie i dla trenera, bo my przyszliśmy tutaj z ekstraklasy i chcemy tam jak najszybciej wrócić, a pieniędzy dla miasta, dla właściciela, a także no, uważam, że Lublin zasługuje na to, żeby mieć drużynę w ekstraklasie, a co najmniej w pierwszej lidze. Myślę, że jest to wspólnymi siłami do zrobienia, natomiast do tego potrzeba zaangażowania i pracy wszystkich osób. W najbliższe pół roku będę chciał także zająć się akademią, troszkę zmienić jej funkcjonowanie, organizację.
edukację. Mam nadzieję, że będzie już możliwość treningów w Lubelskiej Akademii Futbolu, co także nam pozwoli zwiększyć jakość treningu. Chciałbym pozyskać finansowanie dla klubu i akademii od sponsorów. Nie ukrywam, że też jakby wsparcie na tym etapie wszystkich ludzi, którzy dobrze życzą motorowi i zależy im na piłce nożnej i sporcie w Lublinie, jest mi bardzo potrzebne. O zwiększeniu udziału przychodów dnia meczowego już mówiłem. Chciałbym także, żeby nasz sklep przynosił więcej zysków, co także pomoże w finansowaniu klubu. Pozyskać blask na 75-lecie, no wiadomo, że w 2025 roku mamy 75-lecie klubu. Każdemu z nas przydałby się sukces, ja wierzę, że to bardzo. Natomiast on sam nie przyjdzie i do tego potrzeba, tak jak powiedziałem, pracy i zaangażowania wszystkich ludzi, zarówno w klubie, ale także biznesu, administracji. Na to liczę, że będę to pomóc. Czy już, panie prezesie? Tak. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę pana radnego Piotrka.